the battle to them. Siema, z tej strony Optimus i dzisiaj sobie porozmawiamy o półfinalistach i finalistach Ligi Ozyrysa ze wszystkich czterech, jakby tak powiedzieć, światów. Jak wiecie, od jakiegoś czasu wam nagrywam ogólnie filmiki dotyczące moich spostrzeżeń dotyczące Ligi Ozyrysa i też troszeczkę napomknę wam o ostatniej meczu z Ligi Ozyrysa, który osobiście oglądałem i powiem wam, że no, mecz był niezły. Jeżeli ktoś ma możliwość otworzenia go i zobaczenia jeszcze raz, jak tam sobie chłopaki dawali radę, znaczy chłopaki, no, jak sobie można powiedzieć, królestwa dawały radę, no to warto, a mówię tutaj przede wszystkim o Lidze Ozyrysa, o meczu, który się odbył chyba w niedzielę, jak dobrze pamiętam. I to jest mecz tutaj W34X na 65AC, czyli na Królestwo 2934 na 3065. 2934 pokonał, jeżeli pamiętacie, nasze polskie Królestwo, KIK. No i w sumie można powiedzieć, że 30-65 dało im w sumie tak samo wyrównaną walkę praktycznie jak KIK dawało w tamtym meczu. Powiem wam, że tu ja obstawiałem na 3065, bo widziałem, co zrobili z EA, ale powiem wam, że ten mecz był do ostatniej sekundy, nie? W pewnym momencie, chyba na minutę przed, oni, no 3065 wygrywało i tam z tego, co się dowiedziałem, to, że nie zdążyli dojść zbieracze po prostu na czas i dlatego tyle tych punktów stracili, bo w tym momencie, gdyby oni doszli, to przypuszczam, że minimalnie by tutaj, no na mini na żyletki byłby ten, jeszcze bardziej na żyletki byłby ten mecz, nie? No powiem szczerze, że no, warto było oglądać go. Tutaj jak przeglądałem mecz znowu moich faworytów 2-7-4-8, no to tutaj ja myślałem, że będzie, jakby tak powiedzieć, 3-0-0-4 da większy opór 2-7-4-8. No ale jednak no, nie udało się, nie zrobili tutaj nie wiadomo jakiego wyniku. No i jak wiecie, mamy finał 2-7-4-8 na 2-9-3-4. Nie będę ukrywał, że ja to obstawiam 2-7-4-8, że ten finał ograją. Zresztą będą trzy mecze. Pierwszy mecz, kiedy dokładnie się zaczyna? Chyba za 4 dni. Więc no tu... Tutaj ja stawiam na 2-7-4-4-8. Odkąd 2-9-7-5, które myślałem, że będzie mocniejszym Królestwem, odpadło, to ewidentnie stawiam na nich, więc mam nadzieję, że oni tutaj no, pokażą skilla. Zobaczę sobie świat Horusa, czyli ten taki najbardziej wyczekiwany, bo tu jest bardzo mocnych KD. Tutaj jak zobaczycie, to 1-1-8 też minimalnie przegrało z 1-0-9-3. Z drugiej strony tutaj, no jednak 1846 bardziej ustąpiło 13-16. No i tutaj mamy, to jest wielki finał, no. Tu mamy 1-3-16 na 1-0-9-3 i nie będę ukrywał, że 9-3 będzie chciał tutaj naprawdę przycisnąć. No ale z drugiej strony 1-3-1-6 też sobie ostrzy zęby, żeby dostać, jakby tak powiedzieć, baner. No ale no, to będą mecze, które warto będzie oglądać, naprawdę. To są już finały, naprawdę bardzo mocnych królestw. I możecie zobaczyć, jak oni tam taktycznie wyglądają, jak grają też taktycznie. Jest naprawdę dużo fajnych zagrań, które myślę, zdaje, że no, niektórzy z nas zagrają ligę, czy też arkę, no tak zagrań nawet się przydadzą, że też można sobie potestować, pograć. Zresztą wiecie, że na przykład 2-6-5-8, nasze polskie królestwo tam bardzo fajnie testowało, sobie różne taktyki trenowali, też się przygotowali, no bo jak dobrze wiecie, tak jak rozmawiałem ze Stormem, jakąś wersję trzeba nadrobić, jeżeli mamy graczy, którzy mają bardzo mocne konta już na VIP-ie 18, co robi dużą różnicę w walkach, no to oni też muszą jakąś wymyślić taktykę, żeby zaskoczyć, żeby spróbować wygrać, prawda? No niestety VIP-18 daje dużo ze względu na zwiększenie armii. I to w samym Open Fieldzie macie dużo więcej do zaoferowania swojemu sojuszowi. No i wtedy jest naprawdę ciężko, jest ciężej po prostu, nie? Więc trzeba to jakoś ogarniać. Świat Anubisa,
No to tutaj kolejny ogień, bo zmierzyli się 1,960 zmierzyło się na 2,377. No i tutaj widzicie, że też był taki meczek bardziej prawie na styku i też myślałem, że tutaj 2,397 zrobi pod górkę 1,960, no i zrobiło. No ale jednak 1,96 doszło do finału. Z drugiej strony mamy 2,489, które ograło 2,098. Tu nie, dla mnie nie było zaskoczenia. Wiedziałem, że 2,489 będzie w finale. I tak samo obstawiałem tutaj, że 1,960 będzie w finale, lecz no myślałem, że 2,377 naprawdę no może zrobić, wiecie, jakąś niespodziankę. Jednak z tej spodzianki się nic nie udało. No jak widzicie, mamy finał 1,960 na 2,489. No będzie to też bardzo, bardzo fajne, bardzo fajne, fajna walka finałowa. Mi się zdaje, że tutaj 1,960 ma minimalną przewagę nad 2,489. No ale zobaczymy jak to wygląda w walce. Jak to będzie wyglądać na tych meczach. Nie powiem, że to są już takie naprawdę finały finałów. Jest bardzo konkretnie, więc jeżeli też macie okazję sobie zobaczyć, wybierzcie któryś z tych trzech finałów. I jeżeli godziny wam będą pasować, bo nie pamiętam, czy te godziny będą te same. Świat Sopka. Powiem szczerze, że tutaj ja kompletnie, tak jak mówiłem wam wcześniej, nie mam bladego pojęcia, jak to gra. Tu mamy 3-2-4-2, mieliśmy 3-2-1-2. I tutaj nagle 3-2-1-2 z jedną gwiazdką, co jest w finale. Z drugiej strony mamy 3-2-2-7 World Players, którzy grali na 3-2-1-7. No jak zobaczy, World Players też nie mają żadnych tam gwiazdek, w ogóle nie byli uznawani jakoś za jakichś faworytów, a też doszli daleko. Przeglądając sobie tylko takie powtórki meczy na tych dwóch par, to powiem, że one były, tak jak widzicie, na wyniku bardzo wyrównane i normalnie byście na nie patrzyli może na to, bo to są dość młode KD, ale te walki były bardzo wyrównane. Widać było, że tutaj też mają pojęcie i też tutaj sobie troszeczkę ugrali, jakby tak powiedzieć, taktyką. Jak sobie odpalicie, to zobaczycie, że niektórzy naprawdę troszkę taktycznie rozwiązywali różne zagrania, więc moim zdaniem bardzo, bardzo młode królestwa, ale z doświadczonymi graczami. Tu akurat się nie będę skupiał na tej parze, żeby oglądać finały. Jakoś mnie nie zachwycili. Powiem wam, że tamte trzy światy bardziej mnie zawsze rajcowały. Świat Sopka, za niedługo przypuszczam, że też pojawi nam się piąty świat, jak przy kolejnej lidze Ozyrysa. Będzie tych królestw trochę więcej, no bo wiecie, że już tam trochę się tych królestw już narobiło. Więc no nie będę ukrywał, walki finałowe wyglądają naprawdę zacnie. Te pierwsze trzy światy, no to będzie creme de la creme. Ja oczywiście no będę się skupiał na tym sojuszu, bo chciałbym, żeby wygrał. Ale z wolnej chwili, żeby miał chwilkę przeglądać świat Anubisa i Horusa i tam walki finałowe, oczywiście to zrobię z prostego względu. Tam są, jak wiecie, jedne z najlepszych królestw, nawet nie tylko Lidze Ozyrysa, ale w KVK też, więc warto przejrzeć. Zobaczmy statystyki, bo są już zaupgradowane. Mobilizacja. Neski Yusian, to mnie nie dziwi. To praktycznie tutaj się dużo nie pozmieniało, parę może tych się tylko pozmieniało, ale ogólnie Neski Yusian to jest taki top, jeżeli chodzi o mobilizację. Garnizon. No Neski z Joanną zostają przeważnie z tego względu, że po rally, tak? I dużo, dużo tu procent to ma. Typio Liu? No ciekawe rozwiązanie. Joan Neski też z Liang Herman? No ciekawe. Nie ma takich typowych, wiecie, garnizonów, nie? Tutaj mam dobre Jana Żyćka z Herakluczem. No, ale ciekawie. Ciekawie to wszystko wygląda. Heraklucz z Yun z Sunzinem? Też. Też to widziałem, jest fajnie grywalny. No i mamy Gorgo Heraklus, czyli taką powiedzmy alametę. Bitwy polowe. Słuchajcie, nic się nie zmienia. Neski Joan, Huo William, Zilian Herman, Scipio Liu, Guan Scipio,
Joan Newski, Liu Alexander Huo i Joanna Herman z Lian, które dziwna para. Buddy Kaysong się zgadza. Kao Chaos z Cezarem, to już wam mówiłem, dlaczego tak grają. Pod Arki. Ale szukam, czy coś tutaj z Belisariusza się pojawia. Bo dużo ludzi pisało o Belim. Że Beli. Huo Beli. Czy już jakiś tam procent jest? Czy ktoś już testował Huo Beliego? No bo ponoć to. To jest jeden, ponoć to jest drugi marsz kawalerii. Tak, to jest, powiem wam, że widziałem niektóre statystyki, ale o tym zrobimy sobie oddzielny filmik kiedyś, albo za jakiś czas po prostu, gdzie, no, pewne królestwa, które testowały na Arce, twierdzą, że Huo Beli to jest drugi marsz, a nawet niektórzy mówią pierwszy, jeżeli chodzi normalnie o open field. Ja powiem, że byłem w szoku. Rozumiem argumentację pięciu marszy, że ktoś ma pięć marszy i robi, i tu jest kolejne zaskoczenie, Gorgo Liu, bo nie ukrywam, że ma jednak Scipio Liu, mi się zdaje, że lepiej się tym gra. Bo widziałem, ja rozmawiałem z niektórymi też Polakami, też mówią, że jakoś Scipio Liu jest bardziej, wiecie, mobilny w open fieldzie. Gorgo Liu też można grać, bo ja nie mówię, że to jest zła para, to jest bardzo dobra para, bo Gorgo jest tanki. Tylko że jeżeli mamy bala i się bardziej poruszamy, no to wiadomo, że ta Gorgo już jest taka wolniejsza, może zostawać w tyle, kiedy poruszamy, wiecie, tymi pięcioma marszami, nagle wrzucę bańkę, przechodzi, nie wiem, tam parę yardów dalej w prawo, nie? To ta Gorgo może zostać w tyle i w tym momencie, jak są jakieś walki, przesuwania, i w tym momencie, no, może wam ten marsz zostawać w tyle i może obrywać. Bardzo łatwo może być takim, wiecie, targetem do szybkiej kawalerii, która może od razu zniukować ją, nie? I to jest ten problem tej Gorgo. No, ale na przykład na ruinach czy na ołtarzach, dlaczego jej nie wykorzystywać Gorgoliu? To będzie bardzo tanki, bardzo będzie nabijać KP w środku, tylko po prostu trzeba to kontrolować i bale w środku ołtarza albo starożytnych, to jest bardzo fajny wybór wtedy, nie? Znowu Huo Beli, niby takie zestawienie, właśnie tak jak wam mówię, było Gorgoliu, potem było Huo Beli, z Liang oczywiście z Hermanem, Newski z Joanną i piąty był Budika z Ashurem. I takie zestawienie widziałem w mecie, na pewnym takim Discordzie właśnie testowali bardzo tą parę Huo Beli. Dużo ludzi właśnie twierdzi, że Huo Beli jest bardzo dobry w open fieldzie, bo wiadomo, ta jego ekspertyza 12% w pięciu marszach, no to od razu bufuje, nie? Od razu jest ogień. No, ciekawe, to jest ciekawe podejście. Jakby tak rezygnujemy z Williama wtedy, żeby bardziej boostować wszystkich. Może to ma duże znaczenie? Nie wiem. Ciężko mi jest powiedzieć, no ale Huo Beli coraz bardziej się zaczyna pojawiać. Zresztą tu macie, że no tu mam ile popularność? 0,33%. Odsetek zwycięstw 63,51%. To jest, no, duży odsetek zwycięstw, jeżeli chodzi o Huo Beli. Tak mi się zdaje. No ale pytanie, ile, wiecie, ile razy byłby użyty takiej konfiguracji, ile on by wtedy wygrał, nie? No bo jak sobie porównamy sobie na przykład taką topkę, no to Joanna Newski ma 70% wygranych, ale Joanna się gra z Newskim na arkach. Herman z Deliang 72%. No, nie ma takiego współczynnika wygranych, nie ma takiego słabego. No, ciekawe to jest wszystko. No, tak samo Etelfreda z Trojanem, no wiadomo po co ona jest wysyłana w Open Field, tak? Na Arte, ale to są, wiecie, to są dane z Arki, no nie wiem, no moim zdaniem Huo Beli jest jeszcze do przeczekania i do przemyślenia paru rzeczy, czy jednak Belisariusz prawie rzeczywiście jest taki mocny. W pięciu marszach? Możliwe. Prowianty, tu nie ma zaskoczenia, Arka, tu też nie ma zaskoczenia. Przejdźmy sobie może do ogólnego rankingu. No ale tu wiadomo, tu mamy ranking tych finalistów. Indywidualnie. Gracze turnieju, widzę, że 2,975 dalej tutaj to topie. Wyniki zabić. On też dalej w Genii ma bardzo wysokie wyniki zabić. No ciekawe. Już od jakiegoś czasu nie grają, dalej są w top. To wyniki okupacji. 2,748 oczywiście, prowiantu. Kill dalej widzę w topie. 2,973. Wyniki z Arce Zerysa 2,748, czyli mają już jednego ziomka, który tam często nosi. No i uleczeni. MIB 2973, 297 Peaky Pound, Chef Warrior 3004. No niektóre KD już nie grają, niektóre widać tutaj trochę leczyły, tak? Chilkes.
No, Kaples też jest jeszcze na 23 poziomie. No, trochę tutaj widzę, że niektórzy leczyli. Sojusze. Aldo punktowe, no ale to już widać. Jak to punktami te KD wychodzą 2, 7, 4, 8. Dużo tych punktów nabiło, dużo więcej niż 2, 9, 7, 3. 2, 9, 7, 5 też dużo punktów robił, ale może mieli słabszą grupę. Wyniki okupacji, wyniki prowiantowe, czyli tu 2973 gra bardziej pod prowiant, można powiedzieć. Tutaj będą mieli, będą musieli skontrować ich taktykę. Wyniki od Syrysa, zabici. Dużo 304 ma zabitych, 2974 też ma dużo. A że tu nie kontroluje, bo 2973 już nie gra, nie dobrze pamiętam. 2-9-3-4 gra przecież, zabici, uleczeni. O, te statystyki, sami widzicie jak wyglądają. Tutaj jeszcze to mamy, czy to, a za 5 dni mamy rozpoczęcie. Czyli dokładnie 9 w weekend, playoffy, pierwsza runda. I te playoffy, finałowa runda playoffów, bo potem wiadomo, będzie jeszcze playoffy, druga, trzecia, 33 mecze, potem są walka. Jest czempionów, tak? No, zobaczymy. Kolejną rzeczą, którą chciałem tutaj jeszcze wam nagrać w tym filmie, to jest kalendarz wydarzeń, który wchodzi dokładnie jutro, czyli w dzień, kiedy... jutro, dzisiaj, czyli w filmie, kiedy dostajecie, to akurat ten już event wejdzie. Czyli apetyczne Zongzi. To jest te bambusy, o których wam mówiliśmy, że będą wychodzić i będziecie tutaj zbierać. Też wam mówiłem, że jeżeli ktoś ma 7 karubinów, no to niech sobie przygotuje, bo będzie trzeba je zainwestować, żeby odblokować sobie stage'a. Tak samo tam chyba pakiet koło 50 zł. Też warto w to trzymać. Inwazje barbarzyńców. To będą te inwazje takie, które będziecie mieli 5 do wyboru. Już o tym filmik też kiedyś nagrywałem, bo było to przy ostatnim evencie. Tam nie wiem, czy pamiętacie, ale to jest tam, że zbijamy barbarzyńców, pojawiają nam się różne opcje eskortowania, zbijania, pościgowe też, takie, gdzie musimy ścigać jednego z barbarzyńców. No, i będziecie kojarzyć, bo dużo takich rzeczy jest, które wam będą dawać te dodatkowe jakby tak bambusy, czy też przynęty. Napaść Ceroli, no to pilnujcie to, róbcie to przez cały czas, to jest jeden z lepszych eventów, gdzie można naprawdę dużo przyspieszeń, dużo tych bambusów zdobyć też, jeżeli chodzi o materiały. Ciśnijcie, ile się da, naprawdę warto. No i mamy tutaj Fortuna Rybaka, która wychodzi w sobotę. To jest adekwatne do tych przynęt, więc tam przypuszczam, że będziecie mieli pewnie jakieś propozycje kupna pakietów, jak i przy bambusach, tak i przy tych rybkach. No tam można pozdobywać fajne nagrody, nie ukrywajmy, że nie, bo tam złote główki też są. No i szczyt potęgi. Nie będę ukrywał, to jest w tym momencie najlepszy szczyt potęgi dla łuczników. Jeżeli ktoś z was ma zamiar iść w łuki i ma przyspieszenia i chce 15% punktów zdrowia łuczników, to jest w tym momencie dla nich bis legendarna skórka, więc no jeżeli możecie i chcecie, to warto, nie będę ukrywał, awatar, czy też tabliczki znalazł, no, też ładnie wyglądają, oczywiście złote głowy i materiały wtedy w tym szczycie na was czekają. W międzyczasie ogólnie, tak jak wam mówiłem w podsumowaniu pierwszego patcha, który tam robiliśmy z Pertolem, Czerwiec będzie bardzo nawalony, ja by tak powiedzieć, tymi różnymi eventami, wydarzeniami. Za niedługo się pojawią kolejne, które na pewno będą jeszcze w czerwcu, więc szykujcie się. Nie będę ukrywał, że chyba w MGT gdzieś w połowie będzie czerwca, tak samo prawdopodobnie będzie mobilizacja sojuszu. No, będzie co robić, naprawdę, uwierzcie mi, będzie co robić w czerwcu. Więc szykujcie się na to i ciśnijcie, bo naprawdę czerwiec wygląda naprawdę super. Tak, widzicie, koło Fortuny nam się pojawiło, mamy tutaj inżynierów i przywództwo, jeżeli ktoś, wiadomo, nie chce iść to, no to robi sobie Beliego, ja sobie tu Beliego, które zawsze jak mam takie stykowe, gdzie nie wiem, czy będę to robił, czy nie, robię sobie do 10, jakby tak powiedzieć, tych kręceń, zdobywam tam dodatkowe główki, jak tam jeszcze coś mi dodatkowo wpadnie, to fajnie.
No i po malutku co coś tam tworzę, tak? Najsilniejszy zarządca, wiecie, że teraz mamy przywództwo też, Herakliusz, niektórzy idą w Eleonorę, testują. Nie będę ukrywał, że Eleonora, no jest jeszcze tak, może nie poznanym dowódcą, ale no dla mnie nie jest jakiś tam topem. No wiadomo, że spenderzy ją zrobią do fulla i będą ją testować, no bo po to oni moim zdaniem chyba też są. No, pojawiły nam się też nowe skórki. Kto już te skórki posiada, no to dwa koła rubinów. Incoming dla was. Więc naprawdę, jeżeli to macie, no to nie będę ukrywał, fajna sprawa. Tak samo z motywami, tam jeżeli macie, czy motywami, dekoracjami, jeżeli macie dekorację, to 200 rubinów. To można gdzieś 2200 rubinków dodatkowo zyskać, jeżeli oczywiście posiadacie wymienione rzeczy. Tyle ode mnie. Dzięki wielkie, że jesteście. Dzięki, że wspieracie kanał. Jeszcze na koniec powiem tylko tyle, że od paru dni mamy partnera, jeżeli chodzi o YouTube'a, więc jak będziemy robić jakieś transmisje i tak dalej, to jakieś tam super, jak to się nazywa, super znaczki, czy tam super wyróżnienia, też będzie można na kanale kupować, też będzie można tutaj wspierać kanał. Niestety jeszcze takie pełne wsparcie, jeżeli chodzi o kanał, przypuszczam, że dopiero nastanie, przez YouTube'a oczywiście, nastanie powyżej, jak przekroczymy 1000 subów, więc jeżeli chcecie mi pomóc, pchajcie dalej, to rozwijajmy ten kanał i no i będziemy nagrywać dalej, więc tyle ode mnie, dzięki, na razie, trzymajcie się, hejo!